Telewizja Kopernik. Twój styl życia. T1, T2, T3 Omega oraz DZ, czyli eliminację Pucharu Polski jachtów kabinowych o Puchar Prezydenta Olsztyna. Zaglądamy nad brzegi Ukielu, największego olsztyńskiego jeziora. Kilka osób na pokładzie, dwa lub trzy żagle, niewielka przestrzeń, tak najprościej opiszemy jacht kabinowy. A takich łodzi na wody jeziora Ukiel w Olsztynie wypłynęło prawie 40. Eliminacje Pucharu Polski jachtów kabinowych o Puchar Prezydenta Olsztyna to wyjątkowe zmagania. Warto podkreślić, że to już 20. edycja tych regat. Gwarancją sukcesu jest po pierwsze dobra infrastruktura, jaką tu mamy, po drugie sprzęt, zabezpieczenie zarówno WOPR-u, jak i sędziowie profesjonalni. Także żadnej taryfy ulgowej. Koncentracja, kontrola własnej łodzi, ale też szybkie decyzje, ciągła obserwacja zachowań innych zawodników. To, jak przyznają żeglarze, w tym sporcie liczy się najbardziej. Nawet pojedynczy element w tej załodze coś nawali, także nie będzie sukcesu, więc wszystko musi być zgrane. Momentami nic nie wie, momentami się, prawda, trzeba ładnie pobalastować, także wszystkie warunki dzisiaj są. I flauta, i silny wiatr. Regaty o Puchar Polski jachtów kabinowych zorganizowano po raz 20. W Olsztynie impreza gościła 5. raz. Akwen jest bardzo wymagający, wiatr kręci, to jest to silniejsze porywy, to słabsze. Trzeba naprawdę uważać, czy się nie popłynie gdzieś za daleko, dlatego że wiatr jest nieprzewidywalny, ale jezioro czyste, ładne, piękna pogoda. Regaty rozegrano w 5 klasach T1, T2, T3, Omega Standard oraz DZ. W eliminacjach Pucharu Polski jachtów kabinowych o Puchar Prezydenta Olsztyna wystartowało kilkudziesięciu żeglarzy. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv